Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Workers and Resources, tak, Resources, a ja Resowiet miałem powiedzieć, także wiecie, już się człowiek myli. Tak, Workers and Resources, Soviet Republic, tak, dokładnie, wyprzedzam swoje myśli. Dlatego to tak jest. Na czym my skończyliśmy ostatnio? Pierwszy odcinek był, fajnie się przyjął. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wyświetlenia i łapeczki. Także super, ekstra. Mam nadzieję, że ta seria wam się będzie jeszcze bardziej podobać za niedługo. Także byłoby super i bardzo miło. Na czym my skończyliśmy? Nasi robotnicy... Nie, robotników nie mieliśmy. Mieliśmy tak. Wybudowaliśmy podziemne ujęcie wody. Okej, okay, to nam się przyda, bo trochę za daleko jesteśmy od zwykłej wody, więc podziemne ujęcie wody mamy. Ale cierpimy troszkę na prąd, trochę mało prądu mamy, ale żeby tutaj zrobić, może byśmy zrobili właśnie na tamtej górze i pociągnęli kablami, może kurde z elektrowni wiatrowej, ja myślę, że na górze elektrownia wiatrowa lepiej będzie działać niż na dole. Widzicie, strasznie tracimy napięcie, raz jest, raz go nie ma, moc, wiatrak też działa, no na połowę w sumie, no to okej, okay, to jest jeszcze okej, okay, bo dobre wiatry tu dmuchają. Dobrze, co nasi mieszkańcy potrzebują? Obywatel nie pracuje, brak przedszkola lub i miejsca w nim. Woda pitna jest złej jakości. Dobra, no ale mamy podziemne ujęcie, a mam jakąś stację uzdatniania wody albo coś. Wiecie, woda nie powinna być złej jakości, bo woda, kurde, jest jakość 92%. To jest jakość bardzo duża według mnie. Także woda nie powinna być złej jakości, chyba że oni deszczóweczkę sobie piją, albo wodę trzeba do nich dociągnąć. Chociaż oni tutaj, z tego co widzę, jak sobie damy sieć i sobie zejdziemy w podziemia, no to ten budynek powinien do nich dostarczać hydrofornia. Powinna dostarczać do nich całą wodę. Tak, hydrofornia dostarcza do nich wodę, widzicie? Także oni nie powinni mieć złej jakości wody. Niedobrze. No ale trzeba byłoby im ścieczki zacząć odprowadzać gdzieś też. Bo może im o to bardziej chodzi też, że tu ścieki, kurde, nieodprowadzone. Dobra, ale mamy tak, sklepik mamy. Przepełniony zbiornik na ścieki, zagrożenie dla zdrowia. No właśnie, dzisiaj byśmy się może ściekami zajęli troszkę. I rozbudujemy może trochę tą wiochę, żeby tu nie było. No dobra. Więc będziemy starać się budować ją w tą stronę bardziej do wody całą, więc tutaj będziemy się rozbudowywać w tą stronę. To ja sobie tutaj jeszcze za ruble będę budował cały czas drogę, nie będziemy na razie jeszcze swojej używać. Także droga cały czas będzie szła za ruble. O, pięknie, ładnie. Tutaj jeszcze zrobimy jedną dróżkę prosto. Dobra. No i tutaj będą takie ładne odnogi. Będziemy sobie miasteczko robić. Już takie, wiecie, już takie eleganckie. Czego tutaj nie chcesz się w dół zrobić? No co za dziadostwo. Daj mnie buldogera. Buldoger, gdzie jesteś? Dobra. Patrzcie, chciałbym bezpośrednio w dół zrobić, nie mogę. Będę musiał tutaj stąd zrobić bezpośrednio w dół. Dobra, pięknie. No i teraz to byśmy sobie wszystko mogli... No patrzcie, no nie można. Kropeczką wcześniej trzeba się częstować. No, dawaj kropienia wcześniej. Pięknie. Kurde, piękne połączenia drogowe. Dobra, to jeszcze sobie byśmy gdzieś... No, troszkę zaczyna to wyglądać. Trochę zaczyna to wyglądać jak takie porządniejsze miasto. Dobra, ale pasowałoby ścieki zacząć odprowadzać. Te budynki, bloki były wstępne. Na dzień dobry. Niech sobie mieszkańcy będą mieszkać, ale myślę, że ich przesiedlimy kiedyś z czasem do jakichś ładniejszych, większych bloków. No, dokładnie. Czyli my dzisiaj się zajmiemy ściekami, chociaż ścieków tutaj widzicie 6 na krzyż, no ale trudno, ale trudno. No i się zastanawiam, gdzie, jednak ścieki pewnie trzeba będzie aż tam do wody wyrzucać, bo wątpię, żebyśmy mieli cokolwiek innego na ścieki. Chyba że na razie sobie ze ściekami poradzą. Obywatelowi brakuje elektroniki, brakuje im ubrań, brakuje im baru, dobra. I przepełniony zbiornik na ścieki, no to nie, no to ścieki trzeba... Ścieki trzeba zrobić. Buduj średni kanał ściekowy, a my tu mamy tak, zbiornik na ścieki. O, patrzcie, zbiorniczek na ścieki, idealnie. Dobra. Wystarczy nam tylko jeden taki zbiornik na ścieki, czy będziemy musieli... wiecie, sobie zrobić więcej. Zobaczmy, jeden zbiornik na ścieki, popatrzmy jak on w ogóle wygląda, jak on się ma.
Dobra, jesteś tutaj i czy ty odbierasz wodę? Co my tu mamy? Pompy ściekowe, kolektory. Kolektory, czyli tutaj też zbierają. Tu masz pompę, przepompowuje. Kolektor, odprowadzanie ścieków. A taki zbiornik na ścieki, on sobie będzie na razie łykał. On zbiera już, nie? Bo on zbiera chyba od ludzi już teraz, w tym momencie. Jak mi się wydaje, tak. Mamy 3.6, 12, 26%. Dobrze, patrzcie, no i fajnie. No i on zaczął z nich odbierać, ale jak on będzie się przepełniony, to zbudujemy drugi i pójdziemy dalej, zbudujemy drugi, pójdziemy dalej, zbudujemy trzeci. Aż, wiecie, aż gdzieś tam się całkiem to napełni, nie? Ciekawe, czy można wywozić, kurde. Fajnie byłoby, można było wywozić takie rzeczy. Dobra, ściekami się szybko zajęliśmy. Wiatr troszkę tutaj, prądu nam brakuje. Moglibyśmy się zająć teraz rozbudową naszego miasta, jak już tutaj tak w miarę szczęśliwie oni żyją. Temperatura w budynkach jest za niska. Żeby mieć ogrzewanie, to trzeba mieć ciepłownię, a na ciepłownię... Kurde, no ale wiecie, no temperaturka i jeszcze węgiel trzeba mieć, zużycie przy maksymalnej produkcji, bo to trzeba węgiel mieć. Okej, to na razie oni będą musieć sobie troszkę marznąć. Gorzej jak przyjdzie zima, żeby oni nie marzli, nie? Dobra, gdzie są jakieś budynki dla nich? Halko. Dobra, może tu postawimy takie troszkę już większe, żeby się nie cykać. Bloki z cegły, może tutaj będą, wjadą takie większe bloki z cegły. Okazji tutaj też postawimy, tu od drogi, kurde. Może od drogi, dobra, weźmy go od drogi, dajmy, a później go damy. Chyba, że tu przy drodze zrobimy sobie jakąś stację benzynową. O, tu moglibyśmy w sumie zrobić stację benzynową tutaj, albo stację benzynową tutaj w domu, ale tutaj dobra, to w tą stronę zrobimy sobie blok. Dobra, ile on kosztuje? 8000 rubli. No dobra, to 1 i 2. 2, dobra, i tutaj może trzeci nam się jeszcze uda wcisnąć. Dobra, jest 3 bloki. Też nie chcę ich za dużo stawiać, bo wiecie, żeby później się nie okazało, że nagle się... że nagle wyjdzie co wyjdzie, kurde, wiecie. Wiecie jak jest. Będzie później bieda, nie? Nie wiem, czy tak robić, żeby oni wychodzili sobie... Na razie tu zostawię, żeby oni wychodzili tutaj, ale mają jakieś wyjścia. To z bloku do bloku przejście jest ok. Prąd mają, tylko prądu mało będzie według mnie. No tak sklep już... Sklep zaczyna go mieć mało, o tak powiem. Dobra. Może byśmy w końcu wybudowali coś lepszego na prąd. Ciekawe, co tu mamy lepszego na prąd. Mamy tak, elektrownię węglową, ale tu byśmy musieli mieć węgiel. Słoneczna już jest, ale są słoneczne lepsze jakieś. Kurde, no ale to patrzcie, po ile to kosztuje. Mała turbina, a to duża. A może byśmy dużą turbinę machnęli i duża turbina by nam mogła zasilić więcej, nie? Byśmy ją sobie machnęli tutaj, gdzieś na górze. Potrzebny płaski teren. O, patrzcie, jakbyśmy na górze machnęli dużą turbinę wiatrową. Ona by nikomu nie przeszkadzała. To do niej by pasowało drogę pociągnąć, ale żeby tu drogę pociągnąć, to może tędy pociągniemy. Dobra. No i elegancko. No i tu na górze będziemy mieć zagłębie. Stawiłeś? A, musisz mieć płaski teren. Ile za teren zapłacimy? 100 rubli, 200, 300, 500. Dobra, nie ma tragedii. Dobra, jest. Teraz droga. A nie tyra droga do tego miejsca. Jest kawałeczek. Wiecie, dlaczego drogę chcę pociągnąć? Ponieważ będzie... Zbyt stromo? No panie, nie gadaj, że to zbyt stromo. Troszkę się tu musimy wyrównać. Dlatego chcę drogę podciągnąć. Gdyż ponieważ jakby coś się paliło, to będziemy mieli jak dojechać. Chociaż pewnie i tak nie mamy straży pożarnej, nie? A zresztą tu jest bardzo stromo. No może zostawimy bez tego. Kurde, taka góra wielka. Może zostawimy bez. Może nam się uda jakoś to zjechać. Zbyt stromo. Panie, ja nie chcę, żeby to było zbyt stromo. Po kawałeczku może nam się uda wybudować, jak myślicie?
Dobra, może zakręty trzeba robić, co wy na to? O, gdzieś tu było żółte. Gdzieś tu widziałem żółte. O, jest. Dobra. Jak jest żółte, to i uda nam się wyrównać. Będzie droga jak ta lala, nie? A dlaczego by nie? W drugą stronę wygniemy. Oj, w tym już się nam chyba nie uda wygiąć. Dobra, wiecie co? Patrzcie, to parodia, co tu wyszło. Ale dobra. Kiedyś będzie ładnie, kiedyś będzie pięknie. Szkoda, że z dołu nie możemy patrzeć. No jak to tutaj równanie terenu to jest, powiem wam, ostra rzecz. Dobra, tu nie chcemy przypinać. Tu mamy co? Równanie terenu. Podnieść, wyrównaj teren, wygładzanie. Ej, może tak sobie wygładzimy, może to będzie akurat dla nas. Szkoda, że tu stromo on mówił. Sprawdźmy teraz, panie. Ileśmy za to zapłacili w ogóle? No niedużo, ale okej. Sprawdźmy teraz, czy to będzie można tutaj wybudować drogę. Nie, jest zbyt stromo. Musimy jakąś mniejszą górę zrobić. To by było okej dla nas, jakbyśmy sobie mniejszą górę zrobili. Gdzie my tu mamy równanie terenu i tu byśmy sobie mogli go troszkę popodnosić, żeby on nie był taki stromy. Może. Może się uda akurat, nie? Nie wiem jak z tą stromością tutaj i jak bardzo nie może być stromo, nie? Jest zbyt stromo. Nadal zbyt stromo? To ile wy tutajcie? Kurde, ile to trzeba robić, żeby tu nie było stromo? Halko. Przecież to już panowie, to już kurde jest. No nie jest źle, kurwa. Kurde, no przepraszam. Przepraszam za przekleństwa. No nie jest źle, no nie jest źle. Panie, jak stromo. Tyle hajsu człowiek straci na równaniu, że masakra. To ta droga będzie straszna. Nadal stromo. To on mówi, że tu za stromo, zbyt stromo. Że nachylenie po bokach. No nie bardzo mu się chce. Czekajcie. Tutaj można byłoby coś wyładować. O, na żółty. O. Zaraz chłopak na zielono skoczy. O, tutaj też. Patrzcie, kurde. O, dochodzimy do konsensusu. Kręta droga. To jest to, co nam potrzeba. Więcej krętej drogi. Ciekawe, jak tam nasze miasto pewnie już umiera. Ale dużo wyrównuje. Dobra, kręta droga będzie. Jest jakieś żółte? Jakieś żółte gdzieś? O, zielone, dobra. Znowu zielone. Patrzcie, no teraz już nie jest stromo, jak on, kurde. No, to można byłoby tu jeszcze ten. Jeszcze to dokończymy, ale już jest coraz lepiej. Dobra, bo ja bym chciał ten prąd dociągnąć, bo ten prąd na pewno... jakie kurde linie? Jakie linie napięcia? Megawatów? Ile ty wydzielasz megawatów? Pani, powiedz mi. No nie masz jakoś określonej mocy chyba. Chyba, że masz, a ja nie zauważyłem. 35 megawattogodzin energia. 35 megawattogodzin. No ale to taki drut. Moc średnia, moc napięcia. 1,15,065. No dobra, może zrobimy to jeszcze średniego napięcia, co wy na to? A czy ja tu będę mógł pociągnąć jakoś, czy... Ja nie wiem, czy ja tędy będę mógł, wiecie, pociągnąć to. Dobra, sprawdźmy tędy, czy my będziemy mogli tędy zjechać. Dobra, chyba mogę. Mogę po skałach zjeżdżać, no to okej. No to ciągniemy. Gdzie jest nasza wiocha? U góry. Dobra. To do drogi. Przez drogę. Albo przy drodze. O, przy drodze. To co jest najlepsze zawsze. Słupy te słupy energetyczne przy drodze. Mam nadzieję, że to odbierze nam tyle energii, ile byśmy potrzebowali. Dobra. I teraz przez drogę. I jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Byśmy gdzieś tu rozdzielnie musieli zrobić, nie? Tu mamy linię średniego napięcia. No dobra, poszukajmy jakiejś rozdzielni. Rozdzielnia to podstawa. Tutaj, żeby nam się ten jednak prąd tutaj ładnie zapisał. Poszukajmy sobie rozdzielni. Dajcie mi tylko sekundeczkę. Jedną rzecz miałem zrobić. Dobra, jest już wszystko elegancko.
Wybaczcie, wybaczcie. Rozdzielnia. Gdzie my mamy rozdzielnię? Linia średniego napięcia to już mamy. Linia średniego napięcia tutaj są podziemne. To moglibyśmy w sumie linię podziemną zrobić, tylko tak. My tu dawaliśmy takie 1,2, ale tutaj mamy 1,2, 1,45. Tu są takie słabsze jakieś te linie. No dobra, no to może nie będą na razie podziemne. Rozdzielnia średniego napięcia, podstacja elektryczna, rozdzielnie. Weźmy, klepnijmy rozdzielnie. Zresztą ta rozdzielnia jakaś taka duża. A nie ma mniejszych rozdzielni? Tu mamy w ogóle średnie napięcie, wysokie napięcie, transformator. W ogóle będę musiał poczytać, co robią, kurde, transformatory i to wszystko, żeby to, kurde, wiedzieć. Rozdzielnia wysokiego napięcia, dobra, no to mamy rozdzielnię średniego napięcia, to nam rozdziela prąd. To by było akurat jak znalazł dla nas na dzień dobry, na wjeździe, gdzieś tutaj. Kurde, ciężko stwierdzić, gdzie to byśmy sobie chcieli postawić. Myślę, że tutaj walniemy rozdzielnie. Droga tutaj, tutaj cztery kable. Dobra, czyli wejdzie od tej strony i będziemy mieć tu. Dobra, elegancko, elegancko. Czy to się będzie chciało budować? A, pauza była, okej. Dobra, buduje się. Dobra, no to tak, prądzik tutaj przeciągniemy, tutaj przeciągniemy, no i mieliśmy co, kolizja? Jaką ty, panie, masz tu kolizję? Ej, tu żadnej kolizji, Marian, nie ma, dobra. Dobrze, i czy oni będą dostawać, że tak powiem, prąd? Duże napięcie, słaba moc? Czy dałoby się coś, co będą oni dostawać ten prąd jednak, nie? Bo mam wrażenie, że jeszcze nie dostają prądu. Czy z tego będziecie dostawać prąd? Nie, z tego nie będą dostawać prądu. Z rozdzielni też nie powinni dostawać prądu. Powinna być taka podstacja. Okej, z podstacji dostajecie prąd. No dobra. Można i podstację. Dobra, no to patrzcie, ta podstacja nawet sporo zasili. Ciekawe, jaki ona ma obszar nawet. Okej, czyli obszar ma ponad 200 metrów. No dobra, no to to mi się podoba. Tą podstację nawet byśmy mogli gdzieś tutaj sobie zrobić. I będzie też zasilać, nie? I będzie też zasilać. Dobra, to weźmy, zróbmy tutaj podstację. Tryk. To do podstacji musimy dociągnąć prąd. No to tak też zrobimy. Idziemy ładnie drogą. Przynajmniej będziemy starać się ładnie drogą, o ile ta gra nam pozwoli. Dobra. Zresztą mogło za blokami lecieć, nie? Dobra, jest. Elegancko, kurde. Stacja działa, żyje, napięcie ma stabilne. 19 MW, to wszystko jest już ok. Nie powinno być braków, nie powinno być braków już w... prądzie 220 w gniazdku cały czas. No i gitara 220 się trzyma. W gniazdku u was też. Tak, cały czas macie napięcie, troszkę słabszą moc. No dobra, ciekawe jak to. Ciekawe ile tego prądu trzeba będzie generować. Wysokie napięcie. Patrzmy sobie na nasze, na nasz tutaj. Na naszą tutaj elektrownię wiatrową. Z jaką ona wydajnością pracuje? No słabą, patrzcie. No ja nie wiem, czy w którą stronę, czy to trzeba. Czy ma znaczenie stawianie na tych, czy ma znaczenie stawianie wyżej takich elektrowni? No ciekawy jestem, ciekawy, ale dobra. Może jak będą wiatry większe wiać, to będzie coś się działo lepiej. Dobrze, ile my mamy tutaj obywateli? Niech no ja zobaczę. Naszym piszonkowie chyba nam nie napisze tak samo z siebie. Chyba, że nacisnę nazwę i może po nazwie będziemy widzieć. Nie, po nazwie nie będziemy. Urząd... buduj urząd miasta, aby uzyskać statystyki. Okej, urząd miasta. Dlaczego my urzędu miasta nie mamy? Może powinniśmy zacząć w ogóle od urzędu miasta? Także nie wiem. Może pierwszym naszym budynkiem powinien być urząd miasta, a nie takie kurde bloki, żeśmy wycedzili. No ale ludzie muszą gdzieś pracować. Musimy kurde stację benzynową machnąć. Te autobusy, w ogóle one jeżdżą? Halo, autobusy, gdzie jesteście? No jedzie jakiś wariat. No jedzie, jedzie i wiezie. Jedzie i wiezie, kurde, wiecie co? 52 robotników wiezie. Uuu, dobra. A co ty, po co ty w tamtą stronę robotników wieziesz? Że z pracy wracacie, okej. Też tak może być, że wy z pracy wracacie.
No dobra, dobra, ścieki odprowadzane. Czy wy ścieków nie odprowadzacie? Czterech bezrobotnych, 17. Strasznie dużo bezrobotnych mamy. Musimy myśleć nad robotką jakąś dla nich. Dla obywateli, tereny mieszkalne. Tu mamy budynki, to nas nie dotyczy. Sklepy spożywcze, alkohol, kultura, sport. Dobrze, infrastruktura, służby. Może by szpital właśnie wybudował i szkoła wyższa, dzieci i młodzież. O, przedszkole to będzie idealna rzecz dla nas, też na ten moment. Kurde, tylko gdzie te biegające dzieciaki, to może gdzieś tu z tej strony, co? Jakbyśmy przedszkole dali obok. No dobra, może być tu przedszkole. Nie można to tak ładniej ułożyć? Dobra, jest. Jest i przedszkole. Ścieżki do przedszkola. No bo teraz będą mogli, jak to się mówi, na luz prowadzać dzieciaki. Dobra, tu się nie połączy, więc tutaj się połączymy. I jeszcze jedna dróżka, byśmy sobie tu wyszli. Dobra, i przedszkole jest. W przedszkolu będą 10 osób będzie pracować, więc trochę osób się zrobi. Pracownicy z podstawowym wyższym wykształceniem. Woda pitna złej jakości. Woda pitna powinna mieć dobrej jakości. Ale mamy i prąd, i mamy i wodę. Ścieki też się pewnie odprowadzają. Także gitarka. Ile tu jest w ogóle ścieków? Aha, zapełnione już. Kurde, to z tymi ściekami to będziemy, kurde, walczyć. Coś mi się czuje. Trzeba zrobić drugi zbiornik w takim razie. No ale strasznie szybko się to napełniło, więc no trochę średnio. Dobra, odbieraj panie te ścieki. Jok, tu szybko odbiera. Kurde, to nie, to my to tak nie możemy tego tak zostawić. Bo oni strasznie dużo produkują. Strasznie dużo produkują. Odprowadzanie ścieków. Ale tu mamy co? Mała oczyszczalnia ścieków. O no, no to oczyszczalnia byłaby całkiem sympatyczna. Oczyszczalnia byłaby całkiem sympatyczna. Miejsce załadunku, rozładunku ścieków. O, to jest też dobre miejsce załadunku i rozładunku ścieków. Ale to mi się bardziej podoba. Odprowadzanie ścieków i byśmy sobie mogli odprowadzić ścieki gdzieś, wiecie, że tak powiem delikatnie, do wody, nie? Gdzie indziej można odprowadzać ścieki. Grunt byśmy sobie wzięli stąd, z tej elektrowni naszej wiatrowej, tylko strasznie pewnie długo by wyszedł ten nasz ten. No dobra, na razie ja to sobie przemyślę jeszcze, jak tutaj dobrze zachować się ze ściekami. Miasto, masz prąd? Ma prąd, ale fajnie było, jakbyśmy to zupgrade'owali już parę ulic, żeby może one miały latarnie, nie? Tu droga asfaltowa z oświetleniem i chodnikami, a sama z oświetleniem? No dobra, może i taką im tu machniemy, co wy na to? Nakłada się na coś innego, a dlaczego? Światło będzie się świecić światło? O, dobra, świeci się. A ja nie mów, że takimi partiami muszę budować. To niedobrze. To niedobrze. Dobra, ale no to tak wiecie, tak żeby było ładniej, nie? Nie wiem, ile to kosztuje w ogóle. Nie wiem, ile prądu pobiera takie cudo. Czy w ogóle coś prąd pobiera? No, ale już jest lepiej. Już przynajmniej mogą chodzić. I przynajmniej jest im raźniej, nie? No i do przedszkola też by się przydała taka ładniejsza dróżka już. Także zróbmy tutaj do przedszkola i z przedszkola taką ładniejszą drogę, a tu na razie na przystanku nie trzeba. Niech to się świeci wszystko w nocy. A czemu to tak? Haka, dyskoteka. Nie ma prądu. Mimo wiatru, nie ma prądu. Kurde, dodajmy na tej elektrowni. Taką mają dyskotekę. O Jezu. No, to tam chłopy nie pograją. Gry na pewno nie pograją w tym bloku, jak tyle prądu nie ma. No ale co ja poradzę, jak wiatru nie ma? Nie ma wiatru. Myślałem, że elektrownia na górze będzie lepiej działać. Ale jak ona bez wiatru nic nie daje, no to trzeba będzie się zainteresować chyba jednak bardzo zanieczyszczeniem terenu i zrobieniem jakiejś elektrowni. Zrobienie jakiejś elektrowni na węgiel, bo to tak. No wiecie, no nic innego nie pozostaje. Albo węgiel, albo jądrowa. No ale no co, no ja bym bardziej węgiel, no ale nad jedzeniem też trzeba pracować. Skąd brać jedzenie? Chleb na razie kupuje. My też byśmy mogli kupować. Mamy żywność, mięso, także na razie jest ok. 14 pracowników. Tutaj mamy 10, więc troszkę bachorków pracuje. 12 bezrobotnych.
Jeden bezrobotny i tu trzech bezrobotnych. No to nie ma tu tragedii, ale stacja benzynowa by się tu jeszcze przydała. Ale to za chwilkę stacja benzynowa pójdzie. Czytamy dalej, co obywatele. Dzieci nie chodzą do szkoły, ponieważ brakuje szkół. Tak, bo mamy przedszkole, ale szkoły jeszcze nie mamy. W przedszkolu jest dopiero tylko trójeczka dzieci, także tak średnio. Dobrze, nie mogą sportu uprawiać, nie mogą odwiedzić baru. Okej, no, bar to będzie spoko sprawa, bo oni będą wtedy mogli sobie jakby swoje żale i smutki tutaj wylać. Także moglibyśmy im nawet bar postawić gdzieś tu, kurde, koło tej rozdzielni. Czy ja tutaj zmieszczę bar? Zmieszczę bar. No i dobra, bar sobie może stać, oni będą... Comrade Bar Drink. Czy tu można nazwę zmienić? Chyba można nazwę zmienić. Kajta, gdzieś to może było. Zmień nazwę budynku, ale ciekawe, czy to ona się zmieni też tutaj. Bo ja bym to, wiecie... Wódka i ogórek. Wódka i ogórek, zapisz. A, ale to się nie zmienia. Myślałem, że się zmieni tutaj napis też. No szkoda. Fajnie by było, jakby się zmieniało. Chyba, że ja czegoś, wiecie, nie potrafię zrobić, ale no wydaje mi się, że tutaj nie ma jakby... że tutaj nie ma jakby możliwości zmiany tego. Dobra, mają już bar. Możecie sobie... Bar koło przedszkola jest jakby najbardziej idealnym miejscem. Dobra, mamy jeszcze dzieci. Mamy jeszcze dzieciaczki, które można byłoby ulokować w tym. Można byłoby ulokować dzieciaczki w przedszkolu jeszcze. Czy przedszkole już mamy, ale szkołę bardziej byśmy mogli zrobić. Dom dziecka. Dom dziecka nam nie trzeba. Ale szkołę byśmy mogli sobie jeszcze tutaj machnąć, jak już tutaj wszyscy chodzą pięknie, ładnie, jak chodzicie do przedszkola, to obok przedszkola będziecie mieć też fajną, dużą szkołę. Bach. Dobra. No ale teraz to już na pewno nasze potrzeby energetyczne wzrosną. No i dobra, mamy tak. Ktoś jeszcze jest bezrobotny, 8 bezrobotnych, tutaj mamy już ten, 2 dzieci nie chodzi do szkoły, ponieważ brakuje szkół. Nie, no szkoły już nie brakuje, szkoła już jest zrobiona, także możecie sobie całkiem śmiało dzieciaczki wysłać do szkoły, a wy możecie iść do roboty. Żeby nie było, że jesteście nierobami, którzy nie chodzą do roboty, bo macie dzieci. Ja zasiłków nie daję, jak coś, nie? Żeby nie było, ale dziwnie się ta droga zrobi, no masakra. Chciałem zrobić ścieżkę ładną, piękną, ale będzie musiała być taka, jaka jest tutaj. O, pięknie, dobra. Jakieś nasady, drzewa albo coś tutaj można robić? Możliwe, ale na razie nie upiększamy. Tu mamy z przemysłu, kurde, mamy rolnictwo. Z żywności mamy zakłady spożywcze, alkohol, gorzelnie, hodowlę zwierząt. Drzewo mamy, miejsce wycinki drzewa. To wszystko będziemy mogli sobie później zrobić, ale na razie... Węgiel, kopalnia węgla. O, to jest coś dla nas, kopalnia węgla, nie? Bo my tu gdzieś na mapie mieliśmy... Gdzieś na mapie mieliśmy blisko nas węgiel i to gdzieś chyba tutaj. Jakbyśmy tutaj kopalnię węgla zrobili. Gdzieś tu powinien być węgiel. Tutaj chyba. Okej. Jakbyśmy tutaj kopalnię węgla zrobili. Tylko musielibyśmy pracowników zacząć też dostarczać. I jak już byśmy sam węgiel kopali, to może i by nam się udało elektrownię węglową odpalić. Ale to trzeba pomyśleć, czy to jest na ten etap gry. No możliwe, weźmy jeszcze więcej bloków, bo ja mogę, myślę, że tutaj... Ale te ścieki to pewnie już tak znowu przepełnione, już kurde, drugi ten mamy przepełniony. Dobra, walczymy ze ściekami jeszcze. Walczmy jeszcze ze ściekami na dzisiaj. Przystanek zapełniony. A my powalczmy sobie ze ściekami jeszcze. Ja tu są ścieki. Faktycznie to odprowadzanie, no jednak zrobimy tam. Wiecie, jednak zrobimy to odprowadzanie. Tam trochę mało autobusów jeździ, no ale zawsze to część turystyczna, nie? No i mam nadzieję, że to odprowadzanie nie będzie nam tutaj jakoś za bardzo psuć jakości wody. Dobra, jest i odprowadzanko. No i może teraz bymy średnią rurę
musimy zejść poniżej i zobaczymy, ile to będzie. Strasznie drogo nam pewnie wyjdzie za te rury, wiecie? 4000 rubli za taki kawałeczek? No dobra, no to... Nie ma siły, trzeba robić. No i pytanko, czy to będzie lecieć, czy ja nie będę musiał jakichś tych robić, ale to za chwilkę się dowiemy. W pompowni. Gdzie to aż jest? O Jezus, kawał drogi. Dobra. 1 500 000 900 za rury. Dobra, leć panie rura ściekowa. Wymaga odpowiedniego nachylenia. Nachylenie jest idealne. Dobra, ja bym sobie chciał tylko sprawdzić, jak to mniej więcej działa. Jeśli ja podłączę tutaj tylko bezpośrednio, znaczy no nie chciałbym bezpośrednio, ale tu gdzieś rozdzielnia powinna być, zbiornik na ścieki. Tu mamy pompę ściekową, a tu mamy kolektory. Kolektor jakby chyba temtegowuje nam ścieki. Więc nawet jakbyśmy sobie zrobili kolektor, bo tutaj jest gdzieś wejście i wyjścia. Tak, dobra, tutaj mamy wyjście i tutaj będą wejścia. Dobra, to weźmy tutaj kolektor, gdzieś zbudujmy kolektor. Dobra, to wyłączmy. Tutaj będzie kolektor. Dobra, weźmy tutaj. Nie można zbudować budynku. Infrastruktura istnieje. Dobra, tutaj go można, tak? Dobra, jest i kolektor. Jak on wygląda w ogóle? On jest podziemny chyba. Okej, on jest podziemnym kolektorem. Dobra, no to teraz ta gruba rura ściekowa, niech ona sobie leci. A, okej. Dobra, musielibyśmy wykręcić. Musielibyśmy się... Co ty robisz? Coś ty zrobił tutaj. Musielibyśmy... No patrzcie, jak on mi rozwalił, kurde, tutaj rurę od tego. Od wody. No co ty, facet. Jak chcę jedną rozwalić, to nie 20. Dobra, skręćmy tu. Zakręćmy tu i teraz spróbujmy z tych naszych odebrać w tą stronę. Zobaczymy, czy to się będzie odbierać. Popatrzmy, czy to w ogóle odbiera wodę. Znaczy odbiera ścieki. Dobra, ścieki spływają w dół. Tu spływają w dół, a tu nie spływają w dół. Ale tu spływają w dół. Czekajcie, jak ktoś zejdzie w dół. I to wtedy to schodzi w dół. Dobra, czy one w ogóle wylatują tam gdzieś? Jeśli tak, to elegancji to, nie? No, chyba wyleciały. Chyba wyleciały. I na razie pompy nam żadnej nie trzeba ściekowej. Widzę, że tu chyba wylatują. Odprowadzanie ścieków na dzień. No elegancko. No i do wody. No i to ma być. Zrzut ścieków do wody z miasta. Idealnie. To tam wiecie. Woda trochę zanieczyszczona będzie. Nic się im nie stanie. My przynajmniej nie będziemy mieć ścieków. Ale kiedyś sobie oczyszczalnię wybudujemy. Na razie musi być jak jest. Jest jak jest. Może za bardzo nie zanieczyścimy tego miasta. Dobrze, no patrzcie, no ścieczki się odprowadzają, kurde, elegancko, dzieciaczki w przedszkolu są, nauczyciele są, uczniowie są, personel, nauczyciele, kurde, idealnie, lojalność wobec rządu, co taka mała? No panie, 10% lojalności wobec rządu? Okej, bo to ciekawe, czy to będzie, jak to się mówi, pracownicy, będzie... Budynek jest bez zasilania, kurde, strasznie prądu nam brakuje, Następnym razem zajmiemy się prądem. W tym odcinku zajęliśmy się ściekami. Także dziękuję wam bardzo. Będziemy sobie kończyć oczywiście. Dziękuję wam bardzo, że byliście. No i nie chcę się wyłączyć, patrzcie. No dobra, wyłączyło się. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało taki odcineczek. Troszkę prądem żeśmy się bawili i ściekami. Ścieki to podstawa. Zrobiliśmy przedszkole i szkołę.
Także będziemy upiększać tę krainkę za niedługo. Dzięki wielkie jeszcze raz i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.